Połowa roku to nie jest dobry moment, żeby robić jakieś wielkie podsumowania, ale ja pozwolę sobie na jedno. Jeżeli za coś zapamiętam 2021 rok, to myślę, że już w tym momencie mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że będą to dobre polskie seriale. Jestem autentycznie zaskoczona, że już w tym momencie mogę wymienić dwa świetne, absolutnie świetne, porównywalne z najlepszymi serialami zagranicznymi polskie seriale. Pierwszy z nich to Klangor, o którym już sporo mówiliśmy na naszym kanale, a drugi to ten serial, któremu dzisiaj poświęcona jest recenzja, czyli drugi sezon Roysta. Mówię drugi sezon, bo na nim się chcę skupić, bo to on jest naprawdę świetny. Jest to Royst 97, który 7 lipca pojawi się z całym 6-odcinkowym sezonem na platformie Netflix. No i właśnie, pojawi się na Netflix i zanim przejdę do oceny tego nowego sezonu, który już wiecie, że jest dobry, to muszę na chwilę zatrzymać się nad nietypową dosyć jak na polskie warunki historią tej produkcji, która zaczynała swój żywot na jednej platformie, a jest kontynuowana na innej. Historia Roysta pokazuje, że dobre produkcje są w stanie się obronić nawet jeśli ich sytuacja wydaje się beznadziejna, a uwierzcie mi, sytuacja Roysta jako serialu, jako produkcji wydawała się totalnie beznadziejna, wręcz w pewnym momencie krążyły plotki, że po zniknięciu z rynku Showmaxa nikt nie ma dostępu do odcinków. Dosłownie nikt, oprócz kogoś z ekipy, kto sobie po prostu zgrał je na DVD i zrobił to w pewnym sensie na lewo. Nie wiem, czy te plotki są prawdziwe, no takie były plotki, ale bardzo się cieszę, że ostatecznie historia potoczyła się nieco inaczej. Showmax wyprodukował Roysta w 2018 roku. Była to produkcja, która zadebiutowała w pewnym sensie znienacka, nie była wcześniej zapowiadana. Sam Showmax był w Polsce dostępny tak naprawdę tylko przez 2 lata, między 2017 a 2019 rokiem. Wtedy zapowiadano, że będzie się produkowało bardzo dużo polskich seriali. No i rzeczywiście Royst był jednym z tych polskich seriali, które zostały przez Showmax wyprodukowane. A potem platforma zniknęła i zniknęły wszystkie te polskie seriale, które Showmax wyprodukował. Po jakimś czasie ciszy dowiedzieliśmy się, że zostały one ostatecznie kupione przez Netflix i to właśnie na Netflix pojawiły się te pierwsze odcinki Roysta, a następnie dowiedzieliśmy się, że Royst będzie kontynuowany i fantastycznie, że się to stało. Za pierwszym sezonem Roysta stali młodzi polscy twórcy Jan Holoubek, Kasper Bajon i Michał Marczak. W obsadzie znalazły się naprawdę duże nazwiska, przede wszystkim Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn, grający głównych bohaterów. Akcję pierwszego sezonu osadzono w 1984 roku, w głębokim PRL-u i rzeczywiście ten serial bardzo mocno nawiązywał do klasyki PRL-owskiego kina, a właściwie do kina moralnego niepokoju. Pierwszy sezon Roysta okazał się być obiecującym eksperymentem. Nie uniknął co prawda wpadek, o czym ja mówiłam w recenzji, narzekając na pewne niedociągnięcia, ale jednak był to też serial, który trzeba było pochwalić, dlatego że tam bardzo dużo rzeczy zagrało, począwszy od aktorów, poprzez reżyserię, a skończywszy na klimacie i odtworzeniu realiów lat 80. Na naszym kanale recenzja Roysta była słodko-gorzka. Przypomnę, że narzekałam tam na zakończenie, narzekałam na chaos fabularny, narzekałam też na bezsensowną przemoc, która się w tym serialu pojawiała, a także na brak rozbudowanych, ciekawych bohaterek. Royst 97, który powstał z inicjatywy tej samej ekipy, która pracowała przy pierwszym sezonie, wygląda jak antyteza tych niedociągnięć, o których mówię. Wygląda jak dokładna odwrotność, tak jakby twórcy po prostu usiedli, przeczytali recenzję, wypisali sobie to, co im nie wyszło i postanowili to wszystko naprawić i faktycznie
to zrobili. Kasper Bajon i Jan Holoubek, którzy są odpowiedzialni za scenariusz, ewidentnie po prostu nauczyli się na własnych błędach i zrobili to tym razem bardzo dobrze. W międzyczasie Jan Holoubek, który przecież debiutował reżysersko przy Roście pierwszym, zdążył nabrać jeszcze większego doświadczenia reżyserskiego i trzeba mu przyznać, że jest w tym autentycznie coraz lepszy. Ma też już na koncie film i miniserial 25 lat niewinności, czyli historię Tomka Komendy, który chwaliłam na naszym kanale. I w przypadku Roysta 97 miał kolejną okazję, żeby się rozwinąć, żeby się pokazać z tej najlepszej strony i to zrobił. Akcja drugiego sezonu Roysta, czyli Royst 97, rozgrywa się 13 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu i jeżeli chcecie wiedzieć, bo często się takie pytania pojawiają, czy można oglądać drugi sezon bez znajomości pierwszego, to jednak polecałabym obejrzeć pierwszy sezon, ponieważ w drugim jest mnóstwo nawiązań, ale nie tylko nawiązań fabularnych, nie tylko chodzi o jakąś ciągłość wydarzeń, ale również po prostu nawiązań, easter eggów, autocytatów. Naprawdę dużo fajniej ogląda się ten drugi sezon, jeżeli zna się pierwszy. Jeśli chodzi o miejsce akcji, to jest to jakieś zupełnie nieokreślone miasteczko na południowo-zachodnim krańcu Polski, gdzieś przy granicy z Niemcami, ale miejsce nie jest opisane, nie ma żadnej nazwy, nawet fikcyjnej. To w ogóle jest bardzo ciekawe, że zdecydowano się akurat na taki zabieg, dlatego że wszystko inne jest bardzo realistyczne, konkretne. Cytaty, nawiązania, odtworzenie roku 97 są bardzo drobiazgowe, natomiast to jedno miejsce jest totalnie abstrakcyjne, a mimo to jak w soczewce odbija ówczesne polskie realia. Podobnie jak w pierwszym sezonie, ogromną wagę położono na realizm, na to jak pokazano rzeczywistość. Nie wiem, czy to za sprawą większego budżetu od Netflixa, czy tego, że łatwiej było odtworzyć późne lata 90. niż lata 80., czy też może fakt, że po prostu twórcy w tamtym okresie dorastali, ale 97. rok w serialu jest niczym maszyna czasu przenosząca nas dosłownie w przeszłość. Świetnym zabiegiem było też osadzenie akcji w trakcie wielkiej powodzi. To było ważne wydarzenie we współczesnej historii Polski, które też wiązało się z różnymi dramatycznymi okolicznościami, zarówno na takim metapoziomie, jak i po prostu na poziomie lokalnym i ta powódź dotyczyła również konkretnych osób. To wszystko jest fantastycznie wplecione w fabułę, ale również bardzo interesująco wygląda, jest po prostu bardzo ilustracyjne i dodaje jeszcze kolorytu, klimatu, przenosi nas po prostu w jakiś taki konkretny wycinek z polskiej historii, wręcz trochę jak w świat, nie wiem, Nowego Orleanu w pierwszym sezonie Detektywa. Duch czasów też przekazany został w serialu za pomocą ścieżki dźwiękowej. To jest naprawdę bardzo dobra składanka największych polskich hitów. Niekoniecznie tylko i wyłącznie z 97 roku. Tworzą one klimat i no, bardzo bym chciała, żeby ta ścieżka pojawiła się co najmniej na Spotify, żeby sobie można jej było posłuchać. Poza tym to też dodaje takiego uniwersalnego kolorytu. Jest też bardzo eksportowe. Liczę, że Royst spodoba się również za granicą, bo mamy tutaj taką dosyć uniwersalną historię opowiedzianą w lokalny sposób. Jednak najlepsze w tym nowym sezonie, w Royst 97, to postaci, to obsada, to aktorstwo, to jest po prostu to, co zrobiono z bohaterami, zarówno z nowymi postaciami, które się pojawiają tylko w tym sezonie, jak i z tymi postaciami, które towarzyszą nam od pierwszego sezonu. Niektóre postaci zostały bardzo rozwinięte w bardzo ciekawy sposób.
Wiem, że to porównanie może zabrzmieć dosyć radykalnie, chociaż już raz je zrobiłam, ale można odnieść wrażenie, że Royce 97 to taki nasz rodzimy True Detective, oczywiście mówię o pierwszym sezonie, z dwójką bardzo wyrazistych, świetnie zagranych bohaterów. I wcale nie mam tutaj na myśli duetu Ogrodnik-Seweryn, chociaż ci również się w tym nowym sezonie pojawiają, ale robią miejsce dla nowych twarzy, dla detektyw Anny Jas, granej przez Magdalenę Różczkę, i inspektora Adama Mica, granego przez Łukasza Simlata. I słuchajcie, co to są za postaci? Mogę Wam powiedzieć tyle. Są zagrane fenomenalnie, zarówno przez Różczkę, jak i przez Simlata, chociaż Simlat chyba tutaj się nieco wysuwa na prowadzenie, ale też mamy po prostu świetnie napisany duet bohaterów, którego chyba jeszcze w polskim współczesnym serialu kryminalnym nie było. Ja przynajmniej sobie nie przypominam. To jest fantastyczna robota, jestem pod ogromnym wrażeniem i naprawdę chylę czoła dla scenarzystów, również za to, co zrobiono po prostu z bohaterką, która jest wreszcie jakaś. Nie chcę się tak po prostu tylko zachwycać, ale muszę się pozachwycać. Jeżeli jest dobrze, to dlaczego miałabym się nie zachwycać? Szczególnie, że to jest taki serial, który oglądałam z lękiem, dlatego że w pierwszym sezonie coś poszło nie tak i od jakiegoś trzeciego odcinka zaczęło nam się psuć. Natomiast tu miałam tak naprawdę moment zawahania tylko pod koniec pierwszego odcinka, kiedy pojawili się bohaterowie, którzy po prostu źle mi się kojarzyli z pierwszym sezonem, ale to absolutnie nic nie zmieniło. Powiem Wam, że Zofia Wichłacz, która jest przecież młodą aktorką i kojarzy nam się raczej z młodymi postaciami, została tutaj tak świetnie postarzona, tak świetnie przebrana za te późne lata 90., że już samo to sprawi, że będziecie pod wrażeniem, a potem będzie już tylko lepiej. Dlatego ja z czystym sumieniem polecam Wam Royce 97. To jest naprawdę w tej chwili świetny serial. Nie wiem, czy będzie kolejny sezon, nie wiem, czy jest potrzebny, ale myślę, że polska scena serialowa ma jeszcze dużo miejsca, żeby unieść kolejne świetne produkcje i liczę na to, że Jan Holoubek takie świetne polskie produkcje nam dostarczy, no bo wygląda na to, że on nam wyrasta teraz na takiego serialowego giganta. Tyle jeśli chodzi o naszą hurę optymistyczną recenzję Royce 97. Naprawdę nie spodziewałam się, że będę się tak zachwycać. No ale kurczę, cieszę się, jak coś jest dobre, to trzeba się cieszyć. Jeżeli podobała Wam się ta dzisiejsza recenzja, to dajcie lajka, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka, i jak już obejrzycie Royce'a, a gwarantuję Wam, że siądziecie i obejrzycie po prostu w całości do końca, to przyjdźcie tutaj i napiszcie w komentarzach, co sądzicie, i wtedy mi powiedzcie, czy przesadzałam. Dzięki.